Zakup domu i mieszkania albo dek do zbudowania, nowe tynki, dach i drzwi, piękny marmur w kuchni lśni. Twoje plany i marzenia, hipoteki odnowienia w Credit Union do spełnienia. Przychodź do nas, zapraszamy. Drzwi szeroko otwieramy. Do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. State Farm agent Ed Grusick handle all the moving parts to your insurance. Whether it's for auto, home, life, or financial services, Ed is there with more ways to help and more ways to save. Call or visit Ed today. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów koło nr 20 oferuje do wynajęcia dwie sale w swym domu, położonym w centrum Toronto przy 206 Beverly Street. Elegancko przystrojone sale na 250 i 70 osób idealnie nadają się do urządzania przyjęć weselnych, chrzcin, komunii, stypu i innych uroczystości rodzinnych oraz organizowania koncertów i zebrań. SPK zapewnia doskonały catering, profesjonalną obsługę, przyjazną atmosferę, bezpłatny parking oraz przystępne ceny. Karta Credit Union działa nawet na British Virgin Islands. Pieniążki prosto z Credit Union. A teraz zapraszam na wiadomości z Polski przygotowane przez telewizję Trwam. To pierwszy strajk generalny od 1980 roku. W ubiegły wtorek na Śląsku przerwali pracę górnicy, hutnicy, kolejarze, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia. Wszyscy wzięli udział w proteście, który trwał od godziny 6 do 10 rano. To pierwszy od 30 lat strajk generalny w Polsce. Nawet 80 tysięcy związkowców protestowało od rana na Śląsku. Przed bramą Huty Pokój w Rudzie Śląskiej Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy oficjalnie ogłosił strajk na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim. Jest żółtą kartką dla strony rządowej za te blisko 6 lat rządów i za te blisko 6 lat upodlania pracowników i społeczności. Nie może być tak, że strona rządowa potrzebuje społeczeństwa tylko raz na 4 lata. Na Śląsku stanęła komunikacja publiczna i pociągi. I właśnie na kolei protest był najbardziej widoczny. Miarka się przebrała, mówią kolejarze. Likwidacja majątku, który będzie potrzebny naszym następnym pokoleniom, to jest raz. Dwa, niesamowite wynagrodzenia, wzrost administracji na najwyższych szczeblach. Na tory nie wyjechało około 100 składów. Pasażerowie musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Według mnie walczą o swoje. Najwięcej zatrzymanych pociągów to składy regionalnego przewoźnika Kolei Śląskich. Jak poinformował rzecznik Maciej Zaręba, nie zrealizowano 3/4 połączeń. Do godziny 12 będą duże te opóźnienia, kilkadziesiąt minut, do godziny 14 kilkunastominutowe, do godziny 16 kilkuminutowe lub wcale. Większość zakładów, m.in. kopalnie, huty, niektóre fabryki motoryzacyjne, rozpoczęły pracę z dwugodzinnym opóźnieniem. W kopalniach wstrzymano wydobycie węgla. Strajkujemy za tym, żeby nam było lepiej, a nie coraz to gorzej. W górnictwie sytuacja jest napięta. Wiele spółek czeka restrukturyzacja. Jest też niepewność co do przyszłości emerytur górniczych.
To samo dotyczy branży energetycznej, mówi Barbara Stefaniak-Gnyb, szefowa Solidarności w Tauron Dystrybucja. My jesteśmy jako energetyka też w trudnej sytuacji jako pracownicy, bo zachodzą w energetyce bardzo duże zmiany restrukturyzacyjne, organizacyjne. Ludzie się bardzo obawiają o swoje miejsca pracy. W części szkół zajęcia zaczęły się dopiero od trzeciej lekcji, a w około 20 szpitalach odbył się strajk włoski, który polegał na bardziej skrupulatnym niż zwykle przestrzeganiu procedur, na przykład przy rejestracji. Śląskich związkowców wsparli ich koledzy z innych regionów. W 15 miastach wojewódzkich odbyły się pikiety i demonstracje pod urzędami wojewódzkimi, m.in. w Gdańsku. Tam obecny był Piotr Duda, szef Solidarności. Jeżeli pan przyjdzie do konfrontacji, to będzie ją pan miał. Ale to na własne życzenie. 14% mamy bezrobotnych, a rząd się zajmuje jakimiś niszami społecznymi, nie urażając nikogo, chodzi o te związki partnerskie. Podobnie było w Rzeszowie. Zielone wyspy ja nie widzę. Jeśli ludzie mają na każdym kroku dostawać po 4 literach. Jesteśmy razem z tymi problemami, co na Śląsku i w całej Polsce, bo to są nasze postulaty. Związkowcy sprzeciwiają się m.in. zmianom w kodeksie pracy, w tym wprowadzeniu elastycznego czasu pracy. Chcą ograniczenia patologii związanych ze stosowaniem tzw. umów śmieciowych, które dotykają zarówno pracowników o długim stażu pracy, jak i osób młodych. Ten strajk jest strajkiem solidarnościowym, gdzie rzeczywiście w myśl hasła tego strajku jeden staje za drugiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Solidarność domaga się też wsparcia dla przemysłu energochłonnego, rozwiązań antykryzysowych dla firm dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, a także uzdrowienia systemu ochrony zdrowia poprzez m.in. likwidację NFZ. Żeby przede wszystkim pieniądze, które są odprowadzane na składki zdrowotne przez społeczeństwo, przez ludzi, żeby wędrowały za tymi pacjentami i żeby rzetelnie były wypłacane za wypełnione wobec tych pacjentów usługi w służbie zdrowia. Związkowcy nie kryją. Dzisiejszy strajk na Śląsku to próba generalna przed protestem w całej Polsce. Jeżeli w dalszym ciągu będziecie odbierać nam pracę, nasze prawa, nasze szpitale, nasze szkoły, nie ugniecie się, to my odbierzemy wam to, co najbardziej kochacie, władzę. Związkowcy grożą, że jeśli rząd nie przystanie na ich żądania do 17 kwietnia, we wrześniu sparaliżują kraj. Do strajku na Śląsku odniósł się dziś premier Donald Tusk. Blokowanie torów, zatrzymywanie komunikacji, strajk i pikiety to nie jest najlepszy sposób, żeby uzyskać pożądane efekty. Według szefa rządu dialog ze związkami zawodowymi jest prowadzony w Komisji Trójstronnej. Związkowcy są innego zdania. Komisja Trójstronna, gdyby rzeczywiście była ciałem, na którym toczy się dialog społeczny, toczy się skuteczny dialog społeczny, to nie byłoby strajku. Dialog z pracownikami jest tylko w teorii, mówi Beata Kempa z Solidarnej Polski. Premier i tak robi to, co chce. Poprzez stanowienie prawa na siłę, poprzez nieliczenie się na przykład z głosami o referendum w sprawie podniesienia wieku 67. Śląsk pokazał dzisiaj rządowi żółtą kartkę. Związkowcy ostrzegają, że iskra, która wyszła z regionu, wkrótce może rozprzestrzenić się na cały kraj. To sytuacja bez precedensu w całym ostatnim 20-leciu. Skutków nie sposób przewidzieć. Nie jestem winny w sprawie masakry z grudnia 1970. Tak twierdzi Stanisław Kociołek, były komunistyczny wicepremier, jeden z trzech oskarżonych o sprawstwo kierownicze masakry robotników na Wybrzeżu. W czwartek 22 marca wygłosił swoje ostatnie słowo w procesie. Wyrok może zapaść 9 kwietnia. Dzisiaj milicja użyła broni. Ten dzień nazwano Czarnym Czwartkiem, rankiem 17 grudnia 1970 roku na przystanku kolejki w Gdyni wojsko i milicja zaatakowały stoczniowców zdążających do pracy. Zginęło 13 osób, było wielu rannych. Dzień wcześniej wicepremier Stanisław Kociołek w wystąpieniu telewizyjno-radiowym apelował do strajkujących o to, by wrócili do pracy. Dziś tłumaczył się z tego w sądzie. Potocznym oglądzie dramatu grudniowego 70 roku utrwaliło się przeświadczenie, iż istnieje związek przyczynowo-skutkowy między moim wystąpieniem radiowo-telewizyjnym 16 grudnia i ofiarami śmiertelnymi przy gdyńskiej blokadzie.
Kociołek zapewnia, że nie uczestniczył w odprawie 16 grudnia, gdy Zenon Kliszko, członek biura politycznego KC PZPR i prawa ręka Władysława Gomułki, podjął decyzję o blokadzie stoczni. Twierdzi też, że nie wiedział o niej, gdy wygłaszał swój apel. Wystąpiłem w radio i telewizji, ponownie przywołuję tu akt oskarżenia w godzinie od 20.56 do 21.21, wtedy, kiedy odbywała się wspomniana w oświadczeniu Chochy odprawa realizacyjna. Ani o odprawie u Zenona Kliszko, ani o odprawie prowadzonej przez generała Chochę, rzecz oczywista, nie uczestniczyłem. Stanisław Kociołek jest oskarżony o to, że w grudniu 1970 roku kierował tłumieniem przez wojsko i milicję protestów w Trójmieście. Na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga zginęło wówczas 45 osób, a 1165 zostało rannych. W styczniu bieżącego roku, po 17 latach od wniesienia aktu oskarżenia, sąd zakończył proces. Na ławie oskarżonych zasiadają 3 osoby z 12, jakie początkowo oskarżono. 2 kwietnia mają zakończyć się mowy końcowe. Wyrok może zapaść 9 kwietnia. Dzieci są super. Pod takim hasłem ulicami Warszawy w ubiegłą niedzielę przeszedł Marsz Świętości Życia. Uczestnicy marszu chcieli zamanifestować przywiązanie do poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz był kulminacją tygodnia dla życia, jaki odbywał się w stolicy. Świętość życia został ustanowiony przez Episkopat Polski w 1998 roku jako odpowiedź na wezwanie papieża błogosławionego Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium Vitae. Marsz Świętości Życia przeszedł ulicami Warszawy już po raz 8. Nową drogę prawną zwaną inicjatywą obywatelską. Jak co roku został poprzedzony mszami świętymi po obu stronach Wisły w katedrach świętego Jana i świętego Floriana. To ważne wydarzenie. Jak mówią jego uczestnicy, pozwala im kształtować swój system wartości, mówi ksiądz arcybiskup Henryk Hozer. Chodzi o to, żeby obudzić sumienia, żeby poszerzyć świadomością, żeby sobie uświadomić, kim jest dziecko, czym jest życie i dlaczego to życie trzeba cenić. Każde życie, najsłabsze nawet, trzeba cenić. Uczestnicy obu marszy spotkali się pod kolumną Zygmunta na Starówce, by uformować wspólny pochód. Tam też można było złożyć swój podpis pod Europejską Inicjatywą Obywatelską Jeden z Nas, której celem jest zaprzestanie dotowania przez Unię Europejską organizacji proaborcyjnych oraz badań nad komórkami macierzystymi z ludzkich embrionów. Chętnych do poparcia inicjatywy dziś nie brakowało. Faktycznie każdy ma prawo się urodzić. Podpisy poparcia będą zbierane do 1 listopada 2013 roku. Głos można oddać także na stronie internetowej, mówi Michał Baran z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W zbiórce internetowej na skalę Europy już ponad 100 tysięcy podpisów, z czego polskich ponad 40 tysięcy. Także i dużo i mało, ponieważ celem jest 1 000 000, no i też już kampania tak naprawdę się rozkręca. Idąc z Placu Zamkowego do Bazyliki Świętego Krzyża, warszawiacy z obu brzegów Wisły tłumnie manifestowali dziś pragnienie ochrony życia i wartości rodzinnych. W tym roku towarzyszyło im hasło Dzieci są super, które odnosiło się do wszystkich dzieci, nie tylko tych poczętych, ale także tych, które już się urodziły. Katolicy zapominają, że przykazanie nie zabija i coraz bardziej jakoś relatywizują to przykazanie. Czasem traktuje się jako jakiś dodatek dziecko na przykład, tak? Jako zbędny trud, który rodzice podejmują, a to jest cud, który powinniśmy przyjąć. Marsz jest kulminacją tygodnia dla życia trwającego w stolicy. Odbyły się cykle konferencji, koncerty, wystawy i różne wydarzenia pro-life. Życia trzeba bronić, bo jest coraz mocniej atakowane. Każdego dnia na świecie zabija się ponad 100 tysięcy nienarodzonych, mówi Marian Piłka z Prawicy Rzeczpospolitej. Ponieważ mamy do czynienia z próbami podważenia prawa dzieci nienarodzonych do życia, każda tego typu manifestacja jest głosem uwrażliwiającym sumienia i stanowi, jest budowaniem bariery w obronie ich życia. Za udział w marszu podziękował metropolita warszawski ksiądz kardynał Kazimierz Nycz. Występujemy pozytywnie, świadcząc wobec ludzi, wobec miasta w jednej z najbardziej słusznych i ważnych spraw dla Polski i dla Europy w sposób szczególny.
W Marsz Życia włączyło się wiele wspólnot i inicjatyw kościelnych oraz ludzi, którzy przyjechali bronić najbardziej fundamentalnej wartości, jaką jest życie ludzkie, zwłaszcza tych najbardziej bezbronnych istot. Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły dwa wnioski o miejsce na multipleksie cyfrowym dla kanału o charakterze społeczno-religijnym. Oprócz fundacji Lux Veritatis dokumenty koncesyjne złożyła spółka Wieczorna.pl z Zielonej Góry. Konkurent telewizji Trwam to nowy byt na rynku medialnym. Do rejestru przedsiębiorców Wieczorna.pl wpisana została niespełna rok temu. Jej szefem jest Adam Fulasz, ekolog i wyznawca rastafarianizmu, członek ruchu Wolne Konopie. Jego radiotelewizja ma być wielowyznaniowa i nadawać programy przygotowane przez, jak określa to założyciel, Żydo, Taoisto, Hinduso, Telteko, buddystów. Tymczasem telewizja Trwam nadaje swój program już od blisko 10 lat. Jej obecności na multipleksie pierwszym domagają się miliony osób. Do dziś swój podpis przeciwko dyskryminacji katolickiej stacji złożyło 2 444 500 osób. Cały czas organizowane są marsze w obronie telewizji Trwam. Kolejny akt profanacji wizerunku Matki Bożej. Nieznani sprawcy ukradli zabytkową suknię i koronę ze słynącego łaskami obrazu Matki Bożej w Ostrożanach w diecezji drohiczyńskiej. Do świętokradztwa doszło minionej nocy. Nieznani sprawcy włamali się do świątyni i skradli zabytkową sukienkę Matki Bożej Ostrożańskiej oraz korony Jezusa i Maryi. Zginęło także kilka darów wotywnych. Napastnicy uszkodzili ołtarz oraz drzwi wejściowe. Sanktuarium Matki Bożej w Ostrożanach jest jednym z dwóch w diecezji drohiczyńskiej koronowanych papieskimi koronami, do którego każdego roku przybywają liczni pielgrzymi. Aktem profanacji poruszony jest ksiądz biskup Antoni Dydycz, pasterz kościoła drohiczyńskiego. Łączy się on w bólu z parafianami i prosi o modlitwę przebłagalną.